To jest chwila, już się zaczyna. Piję sedryna i tak mogę co dnia. To jest chwila, już się zaczyna. Piję sedryna i tak mogę co dnia. Siemanko. I witam po dłuższej przerwie od filmików. I co? Dzisiaj już was witam w odcinku, można powiedzieć, żniwnym. Dzisiaj mamy sobotę, 15 lipca, po godzinie 15. Jestem w Ursusie, mamy zapiętą jedną siówkę. Ojciec wjechał w rzepak i będziemy patrzeć, ile ma. Ale z tego, jak widzę, jak się kurzy, to myślę, że będzie dobry. Będziemy jechali z tematem chyba. Zobaczymy. Tutaj mamy w tym kawałku 10 hektarów. I widzę sobie pyka. No ale się dosyć kurzy jak na rzepak, ładnie. I zaraz zobaczymy, jak tam mu wyjdzie ten wilk od nowy. To widzimy się za chwilę. No i witam dalej. Wcześniej mieliście wstawkę z pierwszego dnia mucenia. Myślałem, że muciliśmy wtedy. Wilgotność miała wtedy 7-8%. Myślałem, że dogram wam za chwilę, nie? Ale akurat nie zauważyłem, że miejsca na karcie nie było. No. No i wtedy omuciliśmy 2 hektary i skończyliśmy na ten dzień. Potem na drugi dzień padał deszcz. No i taka pogoda cały czas była w kratkę. To nie padało, to potem padało i tak tego. No i tak się stało, że teraz mamy dzisiaj piątek, 21 lipca. Wjechaliśmy na drugą działkę, na inną działkę. Wilgotność ta sama jest. Akurat co wtedy. I ten. I mucimy tutaj. Zbieramy co się da. Dzisiaj mamy co prawda 24 stopnie tylko. Nie ma słońca. Chmury to takie 2 na 10. Dlatego zbieramy co się da. Widzę naokoło, ludzie mucą. Tutaj sąsiad klasem też muci naprzeciwko rzepak. Tam widziałem też, sąsiad bizonem wyjechał. No i taka kurde zbieranina jest, nie? Dzisiaj tak ten. Mucimy ile się da. Jak dobry, to mucimy ile się da. Bo na kolejne dni znowu taka w kratkę pogoda i cały tydzień. Tutaj akurat w tym kawałku jest 2 hektary. Mamy godzinkę 16:30. I tak sobie działamy. I mamy pewną przyczepę. Jedziemy po następną. I tak to jo. Robi się późno, lecz nie czekam na jutro. Piszę, nabijam szybko, to skończy się domówką. Robi się późno, rozlewam kolej z kurką. Siadam na kolana, pożegnamy się jutro. Ona działa na mnie jak wódka i bledki. Jak imprezy i setki, jak pieniądze i Fendi. Ona działa na mnie jak wódka i bledki. Jak imprezy i setki, jak pieniądze i Fendi. Ona działa na mnie jak. I witam kolejnego dnia. Sobota, 22 lipca. Godzina 13. Kosimy rzepak oczywiście. Zapowiadali dzisiaj deszcze.
ale jednak się pogoda zmieniła i nie będzie dzisiaj padać. I tak, mamy tak gdzieś koło 22-23 stopni tylko i dzisiaj mamy dosyć, no taki średni wiaterek dosyć, taki dosyć mocny nawet, ale rzepak suchy, w nocy jedynie trochę pokropiło koło pierwszej, ale to tylko tak pokropiło, to nic nie zrobiło, kurzy się tak samo jak wczoraj. Jesteśmy na tej działce 10-hektarowej. Tamtą 2-hektarową wczoraj skosiliśmy całą. Potem jeszcze trochę wjechaliśmy od tamtej strony na tamtą. Teraz tata stwierdził, że jedziemy od tej strony. Tam widzę, sąsia też wyjechał New Holandem. Mucą naokoło ludzie, widzę, mucą. Nie ma co czekać, trzeba zbierać, kurde, dopóki jest. Jest ten, jest wilgotność dobra, trzeba zbierać, nawet jak jest, jest trochę chłodniej. Bo w następnym tygodniu znowu jakieś deszcze zapowiadają. Jakby nie padało w następnym tygodniu, byśmy spróbowali pszenicę. No ale to jeszcze czas. Ale tam widziałem, jechałem w stronę Wąbrzeźna, to widziałem, że już ludzie ten koszą pszenicę właśnie. Już zaczęli, nie? No to tam zależy gdzie, nie? Na razie tutaj objechaliśmy dwa razy dookoła. Leci trzeci raz już. Zaraz będzie obiad. To widzimy się później. No i mamy godzinkę 18. Mucimy dalej. Coś się tam chmurzy z jednej, chmurzy się z drugiej. O, akurat ma pełno, że trzeba podjechać. Ale jak patrzyłem na radarze, to nie ma nigdzie. Nie ma padać. Zielone badyle, jak nie wiem. Trzeba górę zbierać.